Witamy Państwa serdecznie na 24. Epidemii Poezji i jak zwykle jest z nami Fundacja FONT, czyli Fundacja Otwartych na Twórczość, Grupa Literyczna na Krechę oraz Ardo w Sztuce. Epidemia Poezji to taki cykl, który już od prawie 2 lat jest organizowany w internecie, a zrodził się, jak można się domyśleć, z faktu epidemii koronawirusa i już na samym początku, bo w kwietniu 2020 roku poeci najpierw spotkaliśmy się tak zupełnie towarzysko, ale później wpadł pomysł nam do głowy, żeby robić te spotkania już bardziej takie zorganizowane i tak mamy już 24. spotkanie, a dzisiaj są z nami laureaci 8. konkursu Erotyk na Krechę imienia Tadeusza Strimera. Jest z nami Monika Wistuła, Bartosz Dłubała, Adrian Krystan, Jan Pacuszka, dobry wieczór, Lucja Dudzińska i Marta Półtorak. Lucjo, oddaję Ci głos. Miło Państwa powitać. Faktycznie to bardzo wyjątkowe spotkanie, gdyż spotykamy się tak jakby na takim szczeblu pierwszych miejsc. Brakuje między nami Beaty Kołodziejczyk, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii Grupa Literyczna na Krechę. Monika Wistuła zajęła pierwsze miejsce w kategorii Dorośli. Adrian, który co chwilę tu mi się wyłącza, widzę, niepotrzebnie pewnie, reprezentuje grupę młodzieży. Natomiast Bartosz Dłubała był laureatem publiczności. No Beatko, bardzo Cię serdecznie pozdrawiamy i żal, że Ciebie nie ma. Nie wiem, czy ja powinnam przedstawić trochę szerzej. Tutaj jest to 8. edycja ogólnopolskiego konkursu imienia Tadeusza Strimera Erotyk na Krechę. Przewodniczącą jury była Uta Przyboś. Członkowie to byli laureaci 7. edycji konkursu Jadwiga Włodarczyk, Anna Luberda-Kowal i Paweł Biliński i ja jako sekretarz, organizator Lucja Dudzińska. Powinnam jeszcze pewnie tutaj, nie było takiej formy właściwie ogólnej, żeby przedstawić naszych poprzednich, następnych laureatów, ale to może faktycznie zrobimy podczas kolejnego spotkania, gdy spróbujemy tutaj się połączyć z innymi osobami. Oczywiście to, że tu jesteście razem z nami, jest nam bardzo miło, bo nie każdy wyraża taką zgodę, żeby tutaj wystąpić. Zawsze mamy taki zwyczaj, że się przedstawiamy miastami. No ja w tej chwili jestem w Poznaniu. Szybko, ledwo zdążyłam na to spotkanie, no rezygnując z innego spotkania, także serdecznie pozdrawiam ludzi tutaj w Pałacu Działyńskich, a jednocześnie Kasię Michalewską, gdzie odbyły się właśnie rozmowy z poezją przed chwileczką. No i pozdrawiam Słupsk, także ja w tej chwili reprezentuję Poznań i Słupsk. Marto, ty jesteś z Krakowa. Ja jestem oczywiście tradycyjnie z Krakowa. Moniko? Troszkę skomplikowane. Ja mieszkam w Herford w północnej Westfalii w Niemczech, a pochodzę z Łodzi i urodziłam się we Wrocławiu. Pięknie, wspaniale łączysz miasta. Bartoszu? No ja akurat nie nadaję z miasta, tylko ze wsi, z Rogalinka, ale blisko Poznania, 20 km od Poznania. No tak jakoś Rogolinka nigdy nie traktowałam jako wieś, tylko zawsze jako takie miasteczko słynące tutaj z pięknego pałacu praktycznie, znaczy, gdzie się jedzie, żeby zwiedzać i podziwiać dęby. Obok. No właśnie. Pałac właściwie jest obok w Rogalinie, ale w Rogalinku też mamy słynny zabytkowy kościół, ale też dęby częściowo są w Rogalinku, więc tereny jak najbardziej atrakcyjne pod względem krajobrazu i pod względem przyrody. Adrianie, a ty w tej chwili gdzie jesteś? Jestem w Krakowie, ale reprezentuję Głogów, miasta na Dolnym Śląsku. Ja zawsze przedstawiając Głogów mówię tylko, że mamy różowy most i lubimy na niego mówić Most Beautiful. W taki sposób zazwyczaj tłumaczę ludziom, skąd jestem. W taki sposób kojarzymy Głogów. Tak, między Zieloną Górą a Wrocławiem, ale w tym momencie niestety irrelevantne. Jedną nogą w Krakowie, drugą w Głogowie.
więc też dwa miasta. Czyli wspaniale, po prostu internet nas łączy. No to tak jakby drugie takie oficjalne ogłoszenie werdyktu, że tak powiem, naszego konkursu, które odbyło się w Słupsku, gdzie no niestety ten okres pandemiczny również troszeczkę nam pokrzyżował chęci dojechania tutaj większości z laureatów, ale bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy tych, którzy byli obecni, zwłaszcza Ulę Sikorę, bo Bartosz tu jest między nami. Słuchajcie. Chciałam jeszcze dodać jedną rzecz, że wszystkie te informacje takie oficjalne będą zamieszczone czy na Facebooku, czy na YouTubie w linkach, także będzie sobie można to obejrzeć, przyjrzeć się i poczytać. Ja tutaj się przygotowałam i chciałabym oddać głos właśnie Monice Bistule, która już miała publikację na stronie FONT swoich wierszy, jak również był zamieszczony biogram i tutaj no, pewnie sama się pochwali, że jesteś taką młodą poetką piszącą, bo tutaj wiek jest podany, ale mieszkasz w zachmurzonej Nadrenii Północnej, w Westfalii w Niemczech. Jesteś psychologiem i psychoterapeutką z zawodu. Czytasz i piszesz. Masz dwa psy, pochodzisz z Łodzi. No i oczywiście zostałeś naszą laureatką. Wspaniałe jest to, że ty czytasz i piszesz. Bo z reguły, jak się mówi, rozmawia i spotyka z poetami, to naprawdę mało czytają czasami. Raczej piszą i chcą, żeby to ich czytać tylko. Okej. Okay. Jak to jest z tobą? Co czytasz? Ja czytam też z racji mojego zawodu bardzo dużo. Czytam rzeczy takie jak biografie bardzo chętnie. Wydaje mi się, że to jest moje trochę spaczenie zawodowe. A możesz mówić trochę głośniej? Aha, jestem cicho, bardzo cicho. Nie, dobrze, nie tak. Tak bardzo. W normie, ale tak w normie. Mogę pogłośnić, teraz jestem głośniej? Tak. O, tak. Trochę lepiej. O, dobrze. Ja bardzo często mam tak, że mam taką nadwrażliwość trochę słuchową i mi nie jest szybko za głośno, więc okej. Okay. No twój zawód chyba predestynuje również do tego, że jeżeli rozmawiasz, prawda, z kimś, to fajnie, jeżeli epatujesz takim spokojem i tu widzę, czuję, że po prostu... To rzeczywiście jak... tak, że ja pracuję mówiąc i rozmawiając i słuchając, nie tylko mówiąc na szczęście, słuchając cały czas, ponieważ... Rzeczywiście pracuję głównie jako psychoterapeuta i wtedy pewnie nie czytam, ale poza moją pracą, czasami 8-godzinną terapeutyczną, myślę, że jako równowaga bardzo chętnie zajmuję się właśnie takim odbiorem literatury i innych rzeczy, muzyki też na przykład i trochę sama się zajmuję muzyką. Tam nie chciałam się rozpisywać po prostu w tej no właśnie, mojej... biogram nam masz najkrótszy bodajże ze wszystkich. No właśnie się zdziwiłam i czytałam chętnie inne biogramy. Nie wiedziałam, co jest już za dużo, więc wolałam napisać to może jeszcze mniej. Pisać. I teraz też nie wiem, co mam dodać. Mogłabym opowiadać, żyję już ponad 40 lat, więc mam już kilka historii do opowiadania prawdopodobnie. Tak to właśnie wygląda. Ja chyba jako bardzo młoda dziewczyna pisałam wiersze, znaczy na pewno pisałam te wiersze, jak wiele osób, i potem w ogóle się tym nie zajmowałam zupełnie, ani jakby pracą literacką w ogóle. A teraz wydaje mi się, że jest to jakiś rodzaj takiego dążenia do równowagi w życiu i chęć może przeniesienia jakichś wrażeń, których jest za dużo czasami na kompaktową formę. Ale... Poezja daje taką możliwość zrobienia tego kompaktu. Tak, ale czy ty używasz również poezji tak jakby trochę terapeutycznie? Dla siebie, dla innych? Czy myślisz o tym na przykład? Myślę, że dla siebie tak. Myślę, że to jest właśnie trochę tak jakby właśnie ta forma, która mnie pozwala odbyć moją własną pracę ze mną. To chyba tak, ale nieświadomie, ale na pewno, jeśli teraz pytasz, to myślę, że tak. A z pacjentami, ja bardzo polecam książki i literaturę i filmy, bo uważam, że taka symboliczna forma też bardzo pomaga zrozumieć siebie i pozwala pewne rzeczy zauważyć, więc znowu też nie jakoś wprost jako metoda, nie, ja nie jestem jakimś terapeutą takim, jest taki nurt. Terapeutą nie jesteś. Tak, nie jestem nim i są tacy terapeuci rzeczywiście.
Tutaj w Niemczech jest to bardziej jako inny zawód postrzegane, ale takich kolegów tutaj mam. Intryguje mnie troszeczkę, przepraszam, że ci chodzi, wchodzę w zdanie, czy chciałabyś się podzielić tym, jak ty się znalazłaś w tych Niemczech? Jeszcze z takim zawodem, czyli biegle znasz język niemiecki, ale bo pewnie terapią się tak, zajmujesz dla wszystkich, nie tylko dla Polaków, prawda? Tak, tak. A pracuję też z ludźmi z innych zupełnie grup, z ludźmi na przykład, dzisiaj była u mnie pani, która jest Chinką z tłumaczem, więc mam też bardzo różne osoby z innych zupełnie krajów. Wspaniałe. Przychodzą z tłumaczami, więc wtedy pracujemy w trójkę. Jest tych różnych takich na grup pochodzenia, można powiedzieć, etnicznych też można tak użyć, bardzo wiele. Z uchodźcami w mojej takiej dodatkowej pracy też. To jest jakby taki temat, o którym teraz w Polsce się bardzo dużo mówi, więc to jest też moje doświadczenie, takie codzienne. Mm-hmm. I oprócz tego bardzo wielu ludzi, którzy się do mnie zgłaszają, to są ludzie, którzy czują się związani z Polską kulturowo albo językowo, więc to jakby językowo i kulturowo mogę im podołać. No, I oprócz tego oczywiście niemieckojęzyczni ludzie, ale to nie tylko Niemcy, bo to są na przykład, nie wiem, ludzie tureckiego pochodzenia i wtedy ten język komunikacyjny jest niemieckim językiem. Mm-hmm. Przedstaw się kilkoma wierszami, nie wiem, trzy, zależy jakie masz długie. No właśnie, tak na szybko sobie tutaj coś pięć wymyśliłam. To będzie trudne, chwileczkę, mogę się chwilę jeszcze przygotować. Może się przedstawimy po kolei, ja sobie tutaj Albo dobrze. Tak? To przeczytaj jeden wiersz, bo to pewnie masz szybko, a potem wrócimy do ciebie. Wrócimy. No właśnie, to może nawet będzie łatwiej. Przypadkowo wybrany, coraz bardziej krzywe mam zęby i zakrzywione ulice mijam półkoliste, marząc o prostych, prostopadłych. Coraz bardziej krzywe są moje palce, próbują płynąć w roztopionej wodzie. Nie znajdziesz tam licha, nie uchowasz. Coraz smutniej zachodzi mgłą ulica z moich wspomnień, co się stanie, gdy już całkiem zapomnę. Tak, czyli teraz, teraz może przejdziemy dalej. No możesz czytać dalej jeszcze. Bo nie, tak może nie dalej, właśnie przejdziemy dalej. Dobrze, to przejdziemy teraz, no może do Bartosza Dubały. Ja tutaj też mam twój biogram. No, tak jak powiedziałeś, gdzie mieszkasz? W Rogalinku. Jesteś absolwentem szkół w Rogalinku. I też jesteś młodym właśnie człowiekiem, ale już tak po prostu prawie, że na granicy, że zostałeś tutaj laureatem publiczności, a tym samym zostałeś laureatem w grupie dla dorosłych praktycznie, a obecnie studiujesz na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu. Masz w swoim tutaj dorobku również inne konkursy, na przykład konkurs literacki, Nagrodę Fanfila w kategorii proza. Też uzyskałeś laury w ogólnopolskim konkursie poetyckim im. Stanisława Czernika, Dionizego Maliszewskiego, Władysława Sebyły, Gustawa Zielińskiego, Lednickiej Wiosny Poetyckiej, Wolbromskiej Jesieni Poetyckiej, Dosłownych Potyczek Literackich. Także sporo się dzieje również tutaj w twoim takim życiu literackim. Może powiesz, Bartoszu, od kiedy piszesz? Czy jesteś jeszcze przed debiutem? Jak dalej widzisz swoją ścieżkę tutaj taką literacką, poetycką? No tak, tak. No ja akurat jestem jeszcze przed debiutem. Gdzieś zacząłem pisać, pewnie tak jak my wszyscy tutaj obecni, gdzieś w tych najmłodszych latach, gdzieś w podstawówce. Jednak tak na dobrą sprawę ja się trochę nie przyznaję do tego okresu, ponieważ no wiem, że te wiersze jednak były bardzo dalekie od tego, co bym nazwał godną poezją, dobrą poezją. Chociaż dalej uważam, że
jednak ja nie potrafię gdzieś pisać, że jednak to nie wiem, to Świetlicki, to Podsiadło potrafi pisać, chociaż oni pewnie też na swój temat uważają trochę inaczej. Natomiast tak wysyłać gdzieś na konkursy, publikować, wychodzić z szuflady, zacząłem dopiero w liceum, ale w liceum to głównie wysyłam gdzieś na konkursy szkolne i gdzieś na terenie Wielkopolski. Dopiero ta pandemia trochę mnie skłoniła do tego, aby spróbować czegoś więcej, aby trochę rozsyłać po konkursach ogólnopolskich i no, niekiedy moje utwory zostają zauważone, wyróżnione, co daje mi taki znak, że to, co robię, to jednak ma jakieś znaczenie, że jednak warto gdzieś tam drogą podążać. Tak, dokładnie. I warto dalej gdzieś brnąć w tą drogę i dalej się rozwijać. No i tak jak już na początku powiedziałem, jestem przed debiutem, ale no, jestem dobrej myśli, że ten debiut za jakiś czas nadejdzie, też nie chcę go zmarnować, ale myślę też... No tak, żeby nie zrobić falstartu, prawda? Żeby być dumnym z tego debiutu również po 5 latach i po 10 i tak dalej. Traktować jako taki etap swojego życia. Też dołączyłem niedawno do grupy literycznej na Krechę i myślę, że... No właśnie, bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Także tutaj mocno będziesz nas wspierał, liczę na to. Przeczytaj wiersz, nie wiem, kto mi tu dzwoni. A, Messengera. Halo Marcin, nie mogę rozmawiać, nagrywamy. Na razie, pa, cześć. To trochę zasugeruje się tym, jak mieliśmy rozdanie nagród w Słupsku, że jednej ze słuchaczek spodobał się utwór Lato i ten utwór postanowiłem zaprezentować. Dobrze. Lato. Skacowane lato rozbiło butelkę na mojej głowie. Budzę się i nie pamiętam już rudowłosych blondynek w sukienkach z zeszłych wiosennych katalogów. Widok dobrze znany z perelowskich filmów. Scenariusz układał geniusz posiwiały. Ponowna emisja zaplanowana w kolorze. Przepoceni ludzie tłoczą się w kolejce po lody i popcorn. 5 złotych wczorajszego smaku. Sprzedaż na wszystkich plażach dzikich. Dzieci rozwrzeszczone budują zamki z piasku. Z myślą o królewnach i rycerzach. Pomagam im, rozgarniając piach nogami. Bełkocząc od nadmiaru słońca, próbuję formułować myśli. W tym upalnym dniu, jak każdego dnia, oślepiająca woda do mnie krzyczy. Lato zaczyna się wraz z pierwszym wrzaskiem dziecka. I to pięknie, by było na bardzo. Tyle. Na pierwszy rzut. Miło mi powitać Krystiana. My się chyba spotkaliśmy właśnie w Łogowskich Konfrontacjach Literackich. Powiedz, czy byłaś tak w tym roku? Zacząłbym od tego, że Adrian, może pokazuje się drugie imię. Oj, przepraszam, Adrian Krystian. No, przepraszam. Jakkolwiek, w każdym razie niestety w tym roku nie było mnie na Głogowskich Konfrontacjach Literacji. Tutaj w grę weszły przygotowania maturalne i też pandemia, natomiast pamiętam, że moje pierwsze i chyba jedyne konfrontacje były w 2018 roku i tam z Jolantą Cicharowską było spotkanie, także poznaliśmy się, mam dalej komik ze sobą, wziąłem do Krakowa. No to wspaniale. Właśnie więc ta styczność z fontem już jakaś była. I postanowiłem sobie w tym roku, że do momentu, aż nie zostaną ogłoszone wyniki erotyku na Krechę, nie będę startował do fontu, nie będę przygotowywał tego rezumę, ale w związku z tym, że ogłoszone, to chyba pora na moje 10 wierszy, na mój biogram i spróbujemy wejść. A, mówisz o grupie literycznej na Krechę. A. Tak jest, tak. O, no to bardzo się cieszę, no bardzo mi miło. To w ogóle zawsze to jest takie budujące, jeżeli właśnie laureaci z konkursu potem zostają albo w grupie, albo się decydują wydać tomik, a sporo takich miałam przykładów, także no wspaniale. Ja tu chciałam jeszcze uzupełnić twój biogram o takie informacje, że jesteś laureatem konkursu Młody Poeta Dolnego Śląska 2019. Zwyciężyłeś 51. bodajże Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego.
Jesteś laureatem Nagrody Językoznawczej oraz Nagrody na najlepszą interpretację wiersza. Laureatem pierwszego miejsca w kategorii Młodzież, aha, to jest to u nas, Erotyk na krechę. Zdobywca Nagrody Trzeciej podczas Głogowskiej Konfrontacji Literackiej. Aktywny uczestnik międzynarodowego projektu literackiego Multipoetry, to jest w Krakowie, także tu też serdecznie Kraków pozdrawiamy. No wiersze też piszesz tak od 5 lat, prawda? I kochasz absurdy języka polskiego, językowej codzienności. Nie uciekasz od lingwistycznych metod twórczych. A w swoim dorobku posiadasz około 300 utworów. Tak jest, około 300 utworów, ale tutaj nawiązałbym do tego, co powiedział Bartosz. Bartosz powiedział bardzo mądrą rzecz. Od którego momentu bierzemy te utwory na poważnie. I to jest, ja sobie to porównuję do pracy baristy. Czy jest się baristą od pierwszej do zrobionej kawy, czy jest się baristą od pierwszej dobrze zrobionej kawy, prawda? No właśnie. Więc 300 napisanych wierszy, ale ciężko mi jest określić, jak napisanych. Natomiast jakieś 300 różnych tam kompozycji było. Tak, to prawda. No bo to pisać trzeba, czytać trzeba. Tak, i to też trzeba należy traktować jako takie wprawki nasze literackie. No tak, a jest. Aktualnie studiujesz prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawda? Tak, zacząłem. Oj, wspaniale. No tutaj też mamy w grupie prawnika Mariusza Kusiona. Serdecznie pozdrawiamy. Tu w Kraków jest mocnym miastem, że tak powiem, bardzo wspierającym nasze tutaj działania. Przeczytaj wiersz swój. Tak jest. Wiersz ma tytuł Tam, gdzie mnie nie ma. I tak jak mówiłem, zachwycam się taką językową codziennością, ale też bardzo lubię codzienność Polski. I tą taką najbardziej kiczowatą codzienność, tą, którą mijamy na rogach i na którą niekoniecznie zwracamy uwagę. I trochę o tym jest ten wiersz. Adrian, nie możesz się rozdwoić, mówili ku mojemu rozczarowaniu. Zastanawiam się, co dzieje się w zaparkowanym samochodzie, w którym 2 godziny temu radio serwowało mi świetność Edyty Bartosiewicz. Chciałbym przebadać sobie dokładnie skórę na plecach, oczywiście wizualnie. Zajrzeć w powietrze kawiarni przed otwarciem, kawiarni zamkniętej, tam, gdzie nie ma nikogo. Admirować spokój, nietkniętość, brak człowiekość. Nie z nienawiści do człowieka, wręcz przeciwnie, z miłości do jego absencji. Paradoks w tym, że puste auto wypełni się i się zaludni, zmęczy odpoczywający lokal. Jak więc brak człowieczyć pełno człowiecze miejsca? Wspaniale. Co teraz robimy? Marto, zadajemy pytania dla naszych tutaj poetów, ja piszących można. Czy jeszcze byśmy zrobili jedno rundę pytanie wierszy? Można zadać proste, chyba takie proste, ale zarazem na które odpowiedź może być bardziej skomplikowana. Co jest dla was najbardziej trudne w poezji? Moniko? Przy pisaniu poezji? Nie, w poezji po prostu. Ja jestem chyba tutaj najmniej profesjonalną i najmniej doświadczoną, nie chcę powiedzieć poetką, więc próbuję uniknąć, ale nie da się tego słowa, więc wszystko jest dla mnie trudne w tym sensie. I ja w ogóle mam wrażenie, że się tutaj tak znalazłam przypadkowo, to znaczy ja nigdy nie wysyłałam jeszcze moich tekstów nigdzie. A pewnie też mam bardzo dużo napisanych różnych rzeczy, których po prostu nie odważyłabym się, bo jestem starsza, albo z innych powodów nie odważyłabym się wysyłać. I wydaje mi się, że to jest też takie fascynujące. No właśnie, ta odwaga na przykład byłaby tym bardzo trudnym tematem. Dobra, już nie będę rozwijać, bo mogę bardzo długo mówić. Nie chcę zabierać czasu. Ale chciałam powiedzieć, że tak, że to, co jest najtrudniejsze, to co mnie fascynuje, to są niesamowicie wnikliwe spostrzeżenia poetów i to, co jest najtrudniejsze, to chyba to tak kompaktowo ująć i powiedzieć coś niesamowitego, mądrego w krótkiej formie, bardzo krótkiej, kompaktowej. No, to właśnie zawierał twój wiersz, dlatego zwrócił szczególną uwagę nasze przewodniczący jury Uty Przygoś praktycznie, także tutaj ogromne gratulacje. Przy okazji, jeżeli jesteś przy głosie, to ja mam niedosyt twoich wierszy. Przeczytaj jeszcze z 2-3 wiersze, może taką drogą pójdziemy. Mieszkał tu seryjny. Dziś wynajmują pokoje na godziny, na minuty spoceni turyści. Pielgrzymka na górę jasną nie zagwarantuje czystości myśli ani upadku złego i ocal nas, ocal od tego.
Tu mieszkał seryjny morderca, a dziś, gdy przystawić dłoń i ucha, śmiech oraz pobrzękiwania. Mucha się śmieje do rozpuku, masło śmiało rozpływa na patelni. Masło dziś nie jełczeje, patelnia nie czernieje. Modlitwa modlitwą, tylko dusze pozostają tam, gdzie mieszkał seryjny morderca i nie zmienił poglądów za życia ani przy śmierci. Bo dusze pozostają tam, gdzie ich dom. Następne? Ach. Następny wiersz. Wszyscy mamy złamane serca, pokiereszowane wątroby, od końca poorane czoła, nie do końca zabliźnione, krwawiące przyguby. Śmieszne stóp ślady bez powagi, nikt się nad nimi nie zlituje. Wszyscy mamy złamane myśli, oglądamy się na tych, na tamtych, odwzorowując, moczymy w kolejnej herbacie, twarz na dnie kubka podpowiada wygląd za 2 lata. Chciałam ci pokazać kraj mojej matki. Chciałam ci pokazać tę ulicę. Spędziłam tu chwilę, rzucając szkiełkiem, ogryskiem, ceglastym odłamkiem, patrząc z góry, z wysoka. Skóra od czerwoności do bladości śmieszy, nie przeraża, nawet łysina wielkiego kraba. Złożona jestem z odłamków, mikrokulek. Obraz powstaje w moim oku z niedomówień, założeń, zarysów i szelestów. Obraz w mojej, twojej głowie powstaje też. Bardzo dziękuję. Myślę, że chociaż troszeczkę tak poznaliśmy twoje słowo, twoje myśli. I wracamy teraz do odpytywania panów i moje pytanie tak ponowię. Co jest najtrudniejsze w poezji, w jej odbiorze, w tworzeniu? Może Bartosz? No to jest pytanie, to pytanie nie jest łatwe, muszę przyznać. Co do poezji, no, na pewno najtrudniejsza jest interpretacja, z racji tego, że dobry wiersz nie zamyka się w jednej interpretacji. Tym problemem dla nas jest to, żeby jak najwięcej tych interpretacji odczytać, żeby nie zamykać się tylko w jednej interpretacji, jednej jedynie słusznej. Zaraz z tego, że jednej jedynie słusznej nie ma. Jak wiadomo, każda interpretacja jest dobra, jeśli ona bazuje na tekście. A co do samego pisania poezji, to myślę, że najtrudniejszą rzeczą jest pewne samoubóstwienie, pewne wejście w siebie, że i też wejście w pewne motywy, w monotemat. Z racji tego, że my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, pewnie wytworzyliśmy jakiś własny styl wypowiedzi i bardzo trudno jest z tego trochę wyjść, z tej strefy swojego komfortu. I niekiedy możemy mieć wrażenie, że ciągle piszemy o tym samym, tylko trochę innymi słowami, trochę innym szykiem w wersach. Natomiast myślę, że trochę z tego też się biorą kryzysy twórcze, że często staramy się tworzyć tylko na jeden jakiś wybrany temat, który się staje tym monotematem w czyjejś twórczości. Oczywiście to nie jest jakiś zarzut czy jakaś wada. No możemy tutaj wziąć na przykład Tkaczyszyna Dyckiego, który w świetny sposób potrafi ten monotemat, te kilka właściwie tematów wplatać w swoje utwory i za każdym razem jest to coś innego nam te utwory mówią. Natomiast no, dla mnie takim właśnie chyba największym problemem w pisaniu poezji jest to, żeby nie wpaść w pewną monotonię, żeby ciągle być świeży, żeby ciągle jakoś zaskakiwać, ciągle dawać odbiorcy. Poruszać różne tematy również, tak? O to ci chodzi? Tak. Poruszać różne tematy i żeby ciągle skłaniać odbiorcę do myślenia, do zastanowienia się nad różnymi kwestiami. Żeby też nie, ale też, żebym ja też nie wpadał w
w tą monotonię, żebym ja też trochę niekiedy poczuł się mniej komfortowo, żeby trochę złamać ten własny styl, żebym myślał, że to jest najtrudniejsze w pisaniu poezji, przynajmniej dla mnie. Ja to rozumiem, ale na przykład Różewicz powiedział, że jeden wiersz właśnie powinno się tak jakby pisać przez całe swoje życie, bo to jest taka oznaka bycia wiernym jakiejś tam tematyce, schematom, powtarzalności motywów. Także można to widać w różny sposób podejść do tego i na pewno to niekoniecznie może być wadą, zależy w jaki sposób my jednak ten swój wiersz życia piszemy. Już nie mówiąc o tym, że teoretycznie ten wiersz jest, teraz mi się tutaj coś pojawia na ekranie, przepraszam, i Marcin działa. My się przygotowujemy tutaj do dziesięciolecia grupy i mnie tutaj rozproszył moją myśl. Wybaczcie. Dobrze. O pisaniu jednego wiersza życia mówiłaś. No właśnie, wiem, tylko że już tutaj mi się na YouTubie coś pojawiło. Dobrze, że się głos nie włączył. Bartoszu, słuchamy twoich wierszy. Dobrze, to może zaprezentuję utwór z konkursu, który był wyróżniony w konkursie Dzielnicowego Majszewskiego i akurat tegorocznym i gala rozdania nagród i w ogóle same warsztaty, które też bardzo, bardzo dużo myślę wniosły do mojej poezji i do sposobu myślenia o poezji, które odbywały się w Ostrołęce. I tytuł tego utworu to Ostatnia niedziela marca i tylko dodam taki mały przypis, że ostatnia niedziela marca to jest ten dzień, w którym zmieniamy czas z zimowego na letni. Ostatnia niedziela marca. Prześwity dnia dopadły nas przed świtem, gdy uczekaliśmy z paczką cukierków, rozdarci między nie kradnij, a osłuć herbatę. Wiedziałaś, że nie cofnę się przed niczym. Weterynarz zabił nam psa, bo nie było już nadziei. Tamta noc była naszą karmą. Chciałem cię nakarmić typami bukmacherów. Każde przeciwstawienie gwarantowało wycieczkę na Karaiby, o ile zespół piratów wytrzymałby presję. Mówiłaś, że to nasz ostatni raz w rękawiczkach, kominiarkach i szalikach, bo zimno. Tak się matka wywała. Przegapiliśmy jednak godzinę zmiany czasu i lata zaczęliśmy podawać w jesienie. Wiosna nie jest dobrym punktem zaczepienia. Następny. I może też akurat mam antologię pokonkursową z konkursu Czernika, to może jeszcze dwa utwory stąd i też wiem, że jeden był publikowany na stronie Fontu. I akurat ten wiersz nie ma tytułu. Ty mi się zaśliniasz w najwyższej formie ostatecznej, lecz to nawet nie ma znaczenia. Pytasz się, gdzie moja przewodniczka, na dachu gwieździstego nieba neonów i jaki smak jej podniebienia. Nie potrafię odpowiedzieć, w którą ciszę zasłuchałem się przypadkiem, będąc tylko człowiekiem. No i może też na zakończenie taki utwór trochę już bardziej świąteczny, zaraz z tego, że zbliżają się święta, tytuł Aniele mój. Aniele mój, który urwałeś się z choinki, z rękami w górze stój przez całą Wigilię. Przemów głosem karpia w galarecie, między nocą a ciszą, w programie telewizyjnym o życiu godowym królików. Zdejmij aureolę na znak pokoju i równości, w miejscu, gdzie przez wieki wykradowany K plus M plus B. Wróć na choinkę, jeśli północ. Wspaniale, dziękujemy bardzo. Adrianie. Ja mam też właśnie pytanie, bo już wiemy, że poezja, trudność w poezji to jest zaproszenie do myślenia oraz odwaga. A według ciebie jaka jest trudność w odbiorze i tworzeniu poezji? Pytanie na pewno nie na 40-minutową konferencję, byśmy tak całą noc. Ale wydaje mi się, że najtrudniejszą rzeczą w poezji albo w ogóle w twórczości poetyckiej jest rozwój, tak na dobrą sprawę. Bo w pewien sposób wskazujemy się na patrzenie na to, co pisaliśmy kiedyś. I to bywa czasami bolesne,
zwłaszcza kiedy tworzy się poezję o funkcji terapeutycznej, kiedy sami leczymy się tą poezją, a później zaglądamy na te nasze stare rany. Ale bywa to też bolesne w kontekście warsztatu, kiedy patrzymy na to, jak w naszym mniemaniu niedorozwinięty on kiedyś był. Wydaje mi się, że każdy z nas ma tak, patrząc na swoje stare zdjęcia, myśląc sobie, jak mógł tak wyglądać. I analogia jest w twórczości chyba tylko poetyckiej, ale artystycznej jako takiej. Jeżeli patrzymy na takie nasze przedrozwojowe stadium czegokolwiek, to czujemy pewne negatywne emocje, więc to może być na pewno jedna z wielu trudności poezji. Zgadzam się przecież też ze wszystkim, co powiedziała pani Monika i pan Bartosz. Natomiast dodałbym jeszcze, że jeśli chodzi o czytanie poezji, to największą trudnością jest właśnie wyjście ze swojej strefy komfortu, tak jak Bartosz powiedział. Bo wiadomo, że lubię porównywać poezję do bańki, nie tylko ze względu na styl, ale też ze względu na to, kto z czym czuje się komfortowo, kto z jaką tematyką czuje się komfortowo, kto z jaką się utożsamia. I czasami to przenikanie się baniek powoduje, że obie pękają i nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co było w drugiej, ani później, co nawet było w pierwszej. To może poprosimy o wiersze. O wiersze. Dobrze. Może jeszcze Lucja, masz jakieś pytanie? To znaczy tak, mam, bo wszyscy jesteście na początku swojej drogi, także ja poproszę o wiersze i potem chciałabym też coś jeszcze się dowiedzieć. Jasne, to ja wprowadzam teraz do swojej bańki. Tutaj wiersz z kolei do Naśląskich, tak na dobrą sprawę. Bardzo często podróżowałem do Wrocławia i z powrotem, kiedy mieszkałem jeszcze w Głogowie. No i wiersz ma tytuł Zapowiedź. Wrocław is the last station. Ktoś tłumaczy Irlandczykowi w pociągu skonsternowanemu ciszą za oknem. Stoimy we wsi. Zdaje się, że jej nazwa liczy się jedynie do chwili, gdy miniemy jej znaki. Obsłuży nas zawiadowca, puści dalej. I tak żyje ta stacja od pociągu do pociągu. Peron, patelnia w pełnym słońcu. Zaraz będzie kolejna i kolejna wieś, na chwilę miasto i kolejna i miast. Wrocław is the last station. Powtórzył, bo się nie zrozumieli. Przyjmijmy, że wsie są martwe. Budzą się na chwilę, by nas przepuścić. Spacer po czaszkach do stacji wiecznie żywej. Stacji, z której trudno gołębie wypuścić. Co dopiero człowieka. Przez śmierć do życia, przez wieś do miasta, przez ciszę do hałasu, przez pola do parku. What is the last station? Powtórzył, rozczarowany seplemieniem Polaka. Dalej mamy wiersz pod tytułem Przesypać się ze sobą. To jest taka gra słowna z nawiasem. Graficznie wygląda to trochę lepiej. To jest krótsza. Gdyby ludzki pocałunek obrócić mniej więcej o 90 stopni, skonstruować namiętną klepsydrę, ze zwężeniem na wysokości ściśniętych ust i głowami grającymi rolę symetrycznych zbiorników. Gdyby tak właśnie przelewać, przesypywać siebie do siebie, kto z nas dwojga byłby na górze? I ostatni wiersz, który wybrałem na dzisiaj, ten bez tytułu. I fragment został wysłany na ulicę Bracką. Myślę, że mamy napisy pod powiekami. Tak jak puszki pod zawleczkami i sok tymbark pod kapslem. Lubię jabłko mięte i lubię czuć mięte. Lubię zamykać oczy, na długo, w kolejce do kasy i w drodze do pracy. Przy koncercie jazzowym także. I wieczorem pokoncertowo zamykam oczy i śpię koncertowo. Staram się wtedy wczytać w swój tatuaż. Kto wie, może mam tam zapisane ulubione słowo? Listę zakupów, może rozkład jazdy albo datę śmierci. Znów zamykam oczy. Długi wdech. Każde mrugnięcie to lektura samego siebie. Wspaniale. To może zaczniemy od ciebie. Ja właśnie z tego tytułu, że jesteście na początku swojej drogi twórczej, jestem ciekawa, jak wy reagujecie na słowa krytyki. Czy teraz już macie tą taką świadomość poetycką, bo to się słyszy również w waszych utworach, ale co was bardziej motywowało? Bardziej pozytywne opinie, czy właśnie bardziej negatywne? Jak reagujecie na krytykę? Jak sobie z tym radzicie? To jest doskonałe pytanie. Na początku miałem dosyć duże problemy z krytyką, ze względu na to, że nieziemsko osobiście podchodziłem do poezji i też starałem się definiować przez to, że pisałem, że pisałem coś, w pewien sposób stała się ona moją cechą osobowości. I w kontaktach rówieśniczych nie do końca wychodziło mi to na dobre, muszę się przyznać.
Ponadto dodałbym, że poezja stała się dla mnie takim szafarzem uczuć, które były niespełnione w pewnym momencie i w momencie, kiedy ktoś zaczyna krytykować, a w zasadzie podchodzić krytycznie, niekoniecznie krytykować, ale po prostu zdroworozsądkowo spoglądać na to, co wyrzucamy sobie na kartkę albo do notatnika, to zdarza się w pewien sposób, to bywa bolesne po prostu. W tym momencie... No bo ty się z tym identyfikowałeś, ty nie miałeś tak, tej tak świadomości, jest. Że ty masz swoje poczucie wartości, to jesteś ty, a wiersz dokładnie. To jest osobny byt, który tak. powinien się bronić sam i on może mieć tak ułomności, jest. On może nie mieć świadomości poetyckiej, warsztatu, on może mieć zbędne słowa albo coś niewłaściwego po prostu. To jest właśnie dokładnie to, tak. co... Tak, czyli... I też dlatego właśnie uważam, że cudowne jest to dojrzewanie poetyckie. Rozwój to jedna sprawa, ale z drugiej strony dojrzewanie, czyli umiejętność nabrania pewnego dystansu do wiersza, dystansu do krytyki, dystansu do odbiorcy, ale jednocześnie traktowanie tego jako część samego siebie. To jest dosyć specyficzny stan, natomiast uważam to za piękny stan i na pewno to była dla mnie dosyć duża trudność. W tym momencie przyjmowanie słów krytyki nie jest już dla mnie takie... Nie jest już dla mnie takie trudne, ponieważ osiągnąłem ten wymagany etap i jestem otwarty na naprawdę wszystkie, tym bardziej dlatego, że staram się pracować w tym momencie nad warsztatem. I jakiekolwiek lingwistyczne czy warsztatowe słowa krytyki byłyby dla mnie na wagę złota. No, i no tak, no wiadomo, bo trzeba odróżnić krytykanstwo od konstruktywnej tak krytyki, które cię buduje, daje ci informacje. Dokładnie. Wskazuje ci, jaką drogą powinieneś iść, albo daje ci wybór, alternatywę, bo nawet jeżeli ktoś ci coś mówi, że coś tam w tym wersie ma być inaczej, to ty o tym decydujesz, a z drugiej strony się otwiera furtka pracy nad tym tekstem, tworzy się taka większa przestrzeń. Tak jest. No i po prostu... Kończąc jeszcze, przy Olimpiadzie z Języka Polskiego człowiek uczy się w pewien sposób krytyczny patrzeć na teksty kultury i teksty literackie. I w momencie, kiedy nabrałem takiego krytycznego spojrzenia na literaturę, nauczyłem się też, że inni dokładnie tak samo patrzą na literaturę. W sposób taki, że kiedy ja pokazuję komuś, kto tworzy swój tekst, to tak jak ja krytycznie czytam wiersze innych osób, tak one czytają krytycznie moje teksty. I fakt, że jesteśmy w stanie wymienić między sobą poglądy i wymienić między sobą krytykę, to jest taka naturalna cecha poetyckiego dialogu. Więc sądzę, że trzeba przejść przez tą fazę trudnego odbierania krytyki, przez tą fazę brania rzeczy osobiście i odbierania tego jako personalne ataki, ale z tego wychodzi się na prostą, z tego wychodzi się na o wiele lepszą osobę i na o wiele lepszego twórcę, zdecydowanie. A nawet jeśli nie lepszego, to zdecydowanie dojrzalszego. Dziękuję. Bartoszu, a ty co myślisz w tym temacie? Jak ty sobie radziłeś z krytyką? I czy się spotkałeś z krytyką swoich wierszy, czy nie? Bardzo mi się w ogóle podobała wypowiedź Adriana i też... No właśnie! Tak. I też spodobała mi się bardzo ta myśl, że krytyka boli, że krytyka może boleć i faktycznie gdzieś na pewnym etapie trzeba oddzielić konstruktywną krytykę od tego krytykanstwa, bo bardzo często mamy z tym do czynienia, że ktoś ocenia nasze wiersze w kategoriach ładne, nieładne, podoba mi się bądź mi się nie podoba. Natomiast no nie patrzę, co jest we wnętrzu tego utworu. I każdy ma do tego prawo, prawda? No przecież tak samo nam się moda podoba, nie podoba, film nam się podoba, nie podoba, muzykę lubimy taką. Tak samo słowo, utwór, wiersz. Dokładnie, tylko że to niekiedy dla twórcy bywa krzywdzące z racji tego, że jego intencje nie zawsze są odczytywane właściwie albo ten utwór, który zaprezentował komuś, jest trochę tak traktowany powierzchownie. I na pewno jest to gdzieś przykre, na pewnym etapie szczególnie tworzenia. Natomiast ja bardzo lubię krytykę, ale tą konstruktywną, która mi pokazuje, że coś jest, być może jakiś wers nie jest dopracowany, ale już na tym coś można budować dalej. I też dużo mi dały te właśnie te konkursy i tak jak właśnie teraz, jak tutaj widzimy się, także ten konkurs, dużo one mi dają z racji tego, że poznaję nowe osoby piszące, poznaję nowych ludzi, z którymi mogę wymienić się doświadczeniami i właśnie ich uwagi są bardzo, bardzo dla mnie cenne z racji tego, że
oni właśnie nie starają się oceniać tego w kategoriach ładne, nieładne, tylko wejść głębiej w ten wiersz, w ten utwór i powiedzieć mi, czy tak naprawdę ten sens, który próbowałem gdzieś zawrzeć w utworze, jest dla nich czytelny i na ile oni jako odbiorcy, mogą przyjąć, że to jest utwór, który da się przeczytać, a nie tylko kategoria ładny, nieładny, tylko także ten wątek, coś idzie za tymi słowami, także jakaś myśl idzie za tymi słowami i to jest dla mnie bardzo cenne. No tak, ale to są takie kontakty właściwie z odbiorcą, z czytelnikiem, bo ja tutaj też miałam na myśli kontakty z recenzentem, z krytykiem literackim. Opublikujecie swój tomik i będą recenzje. Te recenzje mogą być tak samo pochlebne, niepochlebne, mogą wywoływać dialog, dyskusję. To jest to, co ja też dzisiaj mówiłam na spotkaniu rozmowy z poezją, że negatywne recenzje, czy takie podważające recenzje, i tak się pisze na temat dobrych książek. Książki, które są słabe, ich się po prostu nie recenzuje, bo tutaj co można powiedzieć praktycznie. Także to też jest coś, co daje nam wskazówkę, coś, co daje nam dialog między zarówno poetą, jak i odbiorcą, a jednocześnie prowokuje do tego, że ktoś inny może powiedzieć nie, 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 tu jest tak, ale ja odbieram to w ten sposób albo w ten, że właśnie widzę wartość w tych rzeczach, które ktoś tam na przykład deprecjonował. Moniko, a jak u ciebie jest? Właśnie zastanawiam się cały czas, co mam powiedzieć, bo tutaj będę musiała trochę w kontrze odpowiedzieć, że ja wręcz szukałam tej krytycznej, jakby tego krytycznego głosu, jak zaczęłam teraz po latach. Zastanawiałam się, jakby to było kiedyś, ale zaraz do tego wrócę może. Szukałam osób, które chciałyby to krytycznie przeczytać, co piszę, i ponieważ siłą rzeczy, mieszkając za granicą, i nie w Berlinie, czyli nie w jakimś takim bardzo dużym centrum, tylko w mniejszym mieście. Tutaj mam takie duże miasto, też akademickie obok, ale mimo wszystko no, nie znajduję tutaj wielu poetów polskich, polskojęzycznych, tak? To było mi trudno jakby wymyśleć sobie, w jaki sposób mogę właśnie się wymieniać tymi myślami i tak, taką właśnie prowadzić dyskusję może na temat wierszy. I ja szukałam możliwości warsztatów poetyckich na przykład, tak, w ubiegłym roku, więc ja bardzo dążyłam do tej krytyki, do takiego wręcz... I znalazłaś takie warsztaty? Tak. Ja znalazłam warsztaty bardzo fajne, maszynie do pisania z Jackiem Birutem i no, tam były osoby mniej bardziej doświadczone, niektóre bardzo doświadczone, które cały czas... I to się odbywało online, prawda? Online, tak. No. I to było fajne. Nie no, ja po prostu uwielbiam być krytykowany z tego rodzaju jakiegoś takiego. Albo jestem zaimpregnowana z jednej strony na to, bo w innych działach, na przykład właśnie muzycznych, ja całe życie spotykałam się z jakimiś takimi osobami, które zmuszają do rozwoju i są dosyć krytyczne, ale w sensie konstruktywnym. I to samo mam w moim zawodzie, gdzie cały czas ma się jakiś taki, przynajmniej przez dłuższy czas, robiąc różne warsztaty, no gdzieś tam jesteśmy poprawiani w różnych swoich metodach i tak dalej, więc ja tego nie traktuję już dawno osobiście. Chyba nie mam problemu właśnie z wierszami, wręcz mówię, chciałabym bardzo, żeby był krytykowany i wydaje mi się, tak jak usłyszałam... Czyli to by cię motywowało? Myślę, że przede wszystkim dałoby mi to jakiś rozwój, kierunek, bo to znaczy niekoniecznie bym się tym inspirowała, bo myślę, że jestem na to trochę zbyt... Już jestem za stara, żeby też tak od razu pójść tą stronę pewnie i mam jakieś swoje motywy i tak dalej, ale na pewno bym się zastanawiała nad tym. Mój problem polega na tym, tak jak mówię, że nie mam takich osób, a te osoby, które znam blisko, które na przykład interesują się literaturą, często mówią, nie, poezja jest strasznie dziwna, nic nie rozumiem z poezji, w ogóle nie, poezja nie. Ludzie się boją poezji. I mówią, w ogóle nie wiem, nie znam się. Więc mniej więcej u mnie to wygląda tak. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Marto, czas nam dobiega końca pewnie tego wspaniałego spotkania. Czas nam dobiega końca. Cóż, dziękujemy bardzo za uwagę. To była 24. Epidemia Poezji z laureatami konkursu na Krech
Dobrze mówię? Konkursy imienia Tadeusza Strimera, Erotyk na krechę, to była ósma Erotyk edycja na krechę już. Tadeusza Strimera, a była z nami Monika Wistuła, Bartosz Dłubała i Adrian Christian Pacuszka, Łucja Dudzińska i Marta Półtorek. Dziękujemy za uwagę.